Dzisiaj zabiorę Was do naprawdę ciekawego miejsca, a jest nim Nasielski Dom Edukacji i Historii. Zapraszam. Muzeum znajduje się w odrestaurowanym budynku dawnego domu nauczyciela przy szkole podstawowej nr 1. Budynek ten powstał w latach 20. ubiegłego wieku i początkowo służył jako mieszkanie dla nauczycieli pracujących w szkole obok. W późniejszym okresie budynek nie miał szczęścia i przez wiele lat stał opuszczony, a czas nie był dla niego łaskawy. Rozpadający się gmach został jednak uratowany od zniszczenia i wyremontowany przez władze Nasielska, a w jego wnętrzu postanowiono otworzyć muzeum. Ekspozycje muzealne podzielono na kilka działów tematycznych. Pierwszym z nich jest Nasielsk w średniowieczu. Można tu zapoznać się z najdawniejszą historią naszego miasta. W gablotach znajdują się fragmenty grodu, drewnianej zabudowy, ceramiki, kości zwierzęce z grodziska i rejonu podgrodzia. Można zobaczyć też dokumentację fotograficzną i materiały naukowe oraz prasowe z badań nad Nasielskim Grodem. Częścią wystawy jest kolekcja zbroi rycerskich z różnych okresów średniowiecza oraz wiele innych eksponatów z tej epoki. Kolejny dział to diaspora żydowska w Nasielsku. Jest to ekspozycja poświęcona obecności Żydów w naszym mieście. Obejrzeć możemy wiele fotografii prezentujących rodziny, grupy żydowskie i wygląd synagog. Ciekawostką są dwie macewy, czyli płyty nagrobkowe odratowane z Nasielskiego Cmentarza Żydowskiego, który odwiedziliśmy w poprzednim odcinku. Tuż przed wojną w Nasielsku żyło około 3000 Żydów. Stanowili oni połowę mieszkańców. Tylko około 80 z nich przeżyło II wojnę światową. Teraz przechodzimy do działu Wojna 1920 roku na ziemi nasielskiej. Jak wiemy, na terenie naszej gminy miały miejsce kluczowe zbrojne starcia Polaków z bolszewikami podczas Bitwy Warszawskiej. Ekspozycja ta poświęcona jest tym właśnie wydarzeniom. Obejrzeć tu możemy obrazy, fotografie i zabytkowe przedmioty związane z gminą Nasielsk z okresu wojny bolszewickiej. A to nie koniec atrakcji. Czeka nas jeszcze pierwsze piętro. Dział Nasielski Węzeł Kolejowy poświęcony jest kolei, która zawsze stanowiła ważny element rozwoju naszej gminy. Obejrzeć tu możemy ciekawe eksponaty związane z Nasielską Koleją Dojazdową, przez większość mieszkańców zwaną wąskotorówką. A dużą ciekawostką jest oryginalna tablica z nieistniejącej już nasielskiej lokomotywowni. Dział 100 zdjęć na stulecie jest zbiorem fotografii przygotowanych przez Nasielski Ośrodek Kultury w 2018 roku z okazji stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Na zebranych fotografiach przedstawiono historię naszego miasta, a całość uzupełniona jest licznymi historycznymi zdjęciami prezentowanymi na tablicy multimedialnej. I możecie mi uwierzyć, obejrzenie ich wszystkich zajmie wam trochę czasu. Ostatnim działem naszego muzeum jest pracownia dokumentacji dziejów miasta i regionu, w której skład wchodzą archiwa gromadzonych przez wiele lat dokumentów, ikonografii, artykułów prasowych, biogramów, odpisów i innych materiałów historycznych dotyczących Nasielska i ziemi nasielskiej. A może ktoś z was jest posiadaczem eksponatów lub ciekawych przedmiotów związanych z ziemią nasielską i chcielibyście, aby cieszyły one oczy wszystkich mieszkańców. Tych, którzy chcieliby przekazać swoje przedmioty do Nasielskiego Muzeum, gorąco zachęcam do kontaktu z Nasielskim Domem Edukacji i Historii. Wszystkich zachęcam do odwiedzenia tego miejsca, a jak podobał wam się odcinek, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję.